Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące projektów ustaw o zmianie ustawy Prawo prasowe. Komisja Kultury i Środków Przekazu 17 kwietnia bieżącego roku przyjęła sprawozdanie zawierające jednolitą propozycję zmiany ustawy Prawo prasowe w oparciu o dwa projekty, o czym była tutaj już mowa, projekt senacki i projekt komisyjny. Projekty te mają na celu dostosowanie systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2011 roku. Zgodnie z tym wyrokiem określona w artykule 45 prawa prasowego sankcja karna za brak rejestracji dziennika lub czasopisma jest środkiem nadmiernym i nieproporcjonalnym. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny uznał, że obowiązek dotyczący rejestracji pism może zostać zabezpieczony sankcją. W przeciwnym bowiem wypadku ochrona wartości, którym służy obowiązek rejestracji, byłaby niedostateczna. Zarówno projekt komisyjny, jak i senacki wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego poprzez zmianę zakwestionowanej sankcji grzywny albo kary ograniczenia wolności. Na karę grzywny orzekano na podstawie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Wnioskodawcy projektu komisyjnego przyjęli tezę, iż nowelizacja jedynie w wąskim zakresie, w jakim orzekł Trybunał Konstytucyjny, to jest w zakresie czasopism drukowanych, nie jest celowa, a wręcz mogłaby prowadzić do naruszenia zasady równości. Wobec powyższego projekt przewiduje złagodzenie sankcji prawnokarnej zarówno w przypadku czasopism, jak i dzienników. Warto wspomnieć, że wnioskodawcy przedmiotowego projektu rozważali także wprowadzenie zamiast sankcji z zakresu prawa wykroczeniowego sankcji o charakterze administracyjno-prawnym. Jednakże ze względu na niedostateczną ochronę procesowo tego drugiego rozwiązania wnioskodawcy w imię ochrony wartości konstytucyjnej, jako jest wolność prasy, wybrali sankcje z zakresu prawa wykroczeniowego. Podobno zresztą argumenty przytacza również uzasadnienie projektu senackiego. Komisja Kultury i Środków Przekazu na podstawie obu projektów przyjęła sprawozdanie zawierające jednolito propozycję zmiany ustawy Prawo prasowe. Podstawowym skutkiem proponowanej nowelizacji będzie w konsekwencji zastąpienie regulacji wadliwej postanowieniami, które w pełni odpowiadają standardom konstytucyjnym. Należy podkreślić, że wprowadzane rozwiązanie nie powinno nadmiernie krępować wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Z drugiej strony zrealizowany zostanie także postulat Trybunału związany z celowością utrzymania obowiązku rejestracyjnego, a zarazem koniecznością zapewnienia mechanizmu umożliwiającego jego egzekwowanie. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oczywiście poprze proponowaną zmianę ustawy. Chciałbym również zauważyć, że potrzebna jest w nieodległej przyszłości zasadnicza zmiana prawa prasowego. Obowiązujące dzisiaj w tym zakresie prawo jest tworem przestarzałym, wysoce niedoskonałym, nieuwzględniającym w pełni standardów państwa demokratycznego, co wynika zarówno z opieszałości władz, jak i z dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w jakiej przyszło funkcjonować współczesnym mediom. Niezbędne jest zatem stworzenie mechanizmów stanowiących nowy ład informacyjny zarówno dla tradycyjnego dziennikarstwa, jak i dla nowych rodzących się wyzwań związanych z rozwojem technologii informacyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi.